Ponad 100 zawodników i zawodniczek kończyło sezon biegowy w mieście. Na Stadionie Olimpijskim w Centrum Sportu Wrocławia rozegrano jeden z ostatnich biegów w tym roku. Odbyła się rywalizacja na 10 km pod hasłem Przewietrz się na Olimpijskim. Najlepszy okazał się Filip Papla z Węglińca. Sport ten nie wymaga specjalnego sprzętu i zasobnego portfela. Daje mnóstwo korzyści zdrowotnych, spala tłuszcz i poprawia samopoczucie. Przewietrz się na Olimpijskim to impreza organizowana od 2003 roku przez Wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego. Jej głównym celem jest popularyzowanie biegania wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Bieganie to najprostsza forma ruchu, nie wymaga specjalistycznego sprzętu, potrzebne są jedynie koszulka, spodenki i sportowe obuwie. Nie jest potrzebna odpowiednia technika, wystarczy założyć wygodne buty i już można biec. A biegać tak jak śpiewać, może każdy, bez względu na wiek. Najważniejsze w akcji Przewietrz się na Olimpijskim jest sam udział i pokonanie w miarę swoich możliwości wyznaczonego dystansu. Dla zdrowia osoby nie ma żadnych przeszkód w uprawianiu właśnie tej formy ruchu. Sport ten ma niezwykle korzystny wpływ na organizm, na ogólną sprawność fizyczną. Pogoda nie odstraszyła uczestników 14. edycji biegu Przewietrz się na Olimpijskim. Na starcie stanęło wielu zawodników z całymi rodzinami, które rywalizowały w Nordic Walking, biegu na 10 km oraz w biegu otwartym. Uczestników biegu przywitali prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska oraz prodziekan do spraw studenckich Wydziału Wychowania Fizycznego dr Jacek Stodułka. W biegu głównym wystartowali amatorzy i znani z regionu zawodowcy. Czas pierwszych na mecie 34 minuty i 52 sekundy oraz 34 minuty i 53 sekundy musi budzić podziw. Ostatecznie wygrali Filip Papla z Węglińca, a wśród kobiet najlepsza okazała się Anna Chotała z Wrocławia. Zapał dochodzenia na mecze Szczypiorniaka we Wrocławiu tracą już najwięksi fani tej dyscypliny. W piątym meczu pierwszej ligi Śląsk poniósł piątą porażkę. Ekipa Daniela Grabelnego zagrała znów fatalnie i w spotkaniu outsiderów uległa w hali MCS-u ekipie Mazura Sierpc 26-32. Po spadku z Superligi szykuje się też pożegnanie z jej zapleczem. Po meczowych komentarzach na oficjalnym profilu Śląska na Facebooku fani piłki ręcznej w mieście nie kryją rozczarowania sytuacją, która ma miejsce w tym sezonie. Wiadomo było, że wrocławianie nie mają szans na walkę w Superlidze. To pokazały poprzednie rozgrywki, kiedy jeszcze z Piotrem Przybeckim na ławce szkoleniowej przegrywali wszystko, wysoko ze wszystkimi. Zastanawialiśmy się, czy Śląsk zostanie zaproszony do zawodowej ligi. To nie nastąpiło. Pierwszoligowe rozgrywki miały być odskocznią, rokiem pracy i szansą na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po krótkiej banicji. Nic jednak z tego na pewno nie nastąpi. Zespół, jaki występuje pod wodzą ambitnego Daniela Grobelnego, to młodzi chłopcy, którzy pewnie ze zwycięstwami mieliby problem jeszcze szczebel niżej. Na dnie tabeli pierwszej ligi Śląsk-Wrocław mierzył się z MKS Mazur Sierpc. Wrocławianie rozpędzają się z meczu na mecz i byli blisko sukcesu w starciu w Wieluniu. Mazur jako Beniaminek płacił frycowe. W zapowiedzi tego spotkania mówiliśmy, że Śląsk wręcz musi wygrać, by dać jeszcze nadzieję kibicom, którzy starają się dodawać szczypiornistom otuchy. Po takim jednak występie z najsłabszą obok Śląska ekipą pierwszej ligi trudno liczyć jednak na to, że wrocławianie w tym sezonie dadzą nam powody do radości. Początek spotkania był wyrównany. Po 20 minutach goście prowadzili minimalnie 9-7, ale w kolejnych 10 minutach zagrali już bardzo dobrze. Do przerwy odskoczyli na 5 goli do stanu 17-12. Pierwsze 10 minut drugiej połowy rozwiało wątpliwości. MKS rzucił 6 bramek, tracąc zaledwie 3. Kolejne fragmenty niczego już nie zmieniły. Goście w pełni kontrolowali to, co działo się na parkiecie i wygrali ostatecznie 32-26. Kolejny wielki mecz ekipy Roberta Kościuka. Koszykarze Gimbasketu pokonali we własnej hali Orbe Kościan 74-67 w swoim trzecim występie na parkietach drugiej ligi. Wrocławianie kapitalnie zaprezentowali się po przerwie, a doskonała gra zespołu uwidoczniła się w czwartej kwarcie, która okazała się najlepszą dla gospodarzy w całym meczu. Rozpoczęło się bardzo dobrze dla Gimbasketu, który po kilku akcjach prowadził 7-4. Goście od tego momentu jednak wzięli sprawy we własne ręce. Zdobyli aż 15 punktów, pozwalając zespołowi z Wrocławia na zaledwie 4. Na tablicy świetlnej wynik więc błyskawicznie zmienił się na korzyść przyjezdnych, którzy po 10 minutach prowadzili 21-13. W drugiej odsłonie pierwszy trafił Przemysław Gworek, zdobywając swój 6. punkt w meczu. Po jego drugiej skutecznej akcji w tej kwarcie Gimbasket objął nawet prowadzenie 24-23. Na niespełna 3 minuty przed końcem pierwszej połowy był jeszcze remis po 28, ale rywale z Kościana popisali się fenomenalnym finiszem. Ostatnie sekundy wygrali 11-0 i po 20 minutach mieli właśnie 11-punktowe prowadzenie. Robert Kościuk w szatni zrobił dobrą robotę, odpowiednio ustawił zespół, natchnął wiarę we własne możliwości i to podziałało. Po przerwie Gimbasket zagrał bardzo dobrze w defensywie, a Gworek dał prawdziwy koncert w ataku. Zdobył po przerwie aż 19 punktów, ledwie 9 mniej niż cała drużyna Obry.
Trzecią kwartę gospodarze wygrali 25-16, a czwartą 21-12. Warte odnotowania, że na ponad 5 minut przed końcową syreną było jeszcze 66-60 dla rywali. Przez dokładnie 314 sekund przeciwnik zdobył punkt, a Gimbasket ich aż 14. Wielkie gratulacje dla chłopaków Kościuka. Po trzech meczach mają na koncie dwie wygrane. Oby tak dalej. Polonii cieszą się z trzeciego miejsca podium, ale to raczej radość przez łzy, bo przed sezonem nikt w klubie nie ukrywał, że celem jest walka o złoto seniorskich mistrzostw kraju. Zdobyliśmy medal, po raz kolejny potwierdziliśmy, iż jesteśmy w czołówce polskich klubów szachowych. Brąz jest u dorosłych, co roku też potwierdzamy, iż dominujemy wśród dzieci, także to bardzo cieszy. Medale u dorosłych i u dzieci. Przed ostatnim zjazdem Polonia była z dwiema innymi ekipami współliderem rozgrywek. Po turnieju w Katowicach jest trzecia. Niestety ekipa z Wrocławia nie zagrała na Górnym Śląsku w swoim najmocniejszym składzie. W trzecim zjeździe zabrakło nam troszkę Darka i równej gry wszystkich zawodników. Każdy miał swoje lepsze i gorsze chwile. W przyszłym roku będziemy walczyć o złoto. Tutaj musimy jeszcze się, mówiąc wojskowym językiem, dozbroić. Jakieś wzmocnienia być może będą, także wszystko przed nami. Ponownie będziemy walczyć o złoto. Absencja Świercza spowodowana była jego wylotem do Stanów Zjednoczonych i grą w jednym z tamtejszych turniejów. Indywidualnie zawodnik sporo zyskał, niestety straciła drużyna. Podczas ostatniego zjazdu Darek, będąc na studiach w Stanach Zjednoczonych, dostał propozycję gry w turnieju w Las Vegas i okazało się, że była to dobra decyzja, że tam wystartował, zdobył 30 tysięcy dolarów, także tutaj bardzo gratulujemy Darkowi, że udało mu się też podreperować swój budżet i będzie miał na drobne wydatki na studiach. Seniorska drużyna Polonii Wrocław nie może mówić o początku urlopów. Szachiści w grze są bowiem przez cały rok. Startują oni też w licznych ligach zagranicznych, także tutaj wakacje oni nie mają. Startują też w licznych Openach. W tej przerwie pomiędzy ligami będziemy mogli śledzić ich poczynania, a najlepiej śledzić je na naszej stronie internetowej, gdzie ich poczynania, ich starty turniejowe na bieżąco są relacjonowane. Swoje gry mają też młodzi. W ten weekend zakończyły się zawody strefowe, które były kwalifikacjami do przyszłorocznych mistrzostw Polski. Z licznej ekipy Polonii dostało się aż 8 zawodników klubu. Mecze wrocławskiej drużyny rozgrywane będą w hali AWF przy Paderewskiego. Wstęp będzie bezpłatny, w każdej drużynie startować będzie 9 osób, 3 zapaśników w stylu wolnym, 3 w klasycznym i 3 kobiety. Została w Ministerstwie Sportu zarejestrowana zawodowa liga zapaśnicza pod nazwą Krajowa Liga Zapaśnicza. Jest to w Polsce 6 dyscyplina, która może prowadzić rozgrywki zawodowej ligi. Powstał podmiot, jest zarządca ligi, zgłosiły się kluby, podmioty sportowe, które podpisały umowę i będą startować w lidze zawodowej, Krajowej Lidze Zapaśniczej. O tytuł najlepszej drużyny w kraju walczyć będzie 6 zespołów. Chętnych było jeszcze więcej, mówi 3-krotny medalista olimpijski Józef Tracz. Kogo zobaczymy w akcji? AZS Warszawa, Grunwald Poznań, AKS Piotrków, Unia Racibórz, Białogard i AZ Supra Brokers Wrocław. Wiadomo już, że we wrocławskich barwach pojawią się m.in. Dawid Kareciński, Dawid Klimek i Michał Tracz. Będą reprezentowali zawodnicy WKS-u Śląsk Wrocław z Wrocławia, a także z Milicza, bo w Miliczu mamy styl wolny, no a połowę zawodników mamy wypożyczonych z Polski. Trwają rozmowy w sprawie występu w zespole Damiana Janikowskiego, brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Londynie, który rozważa także możliwość startu w MMA. Damian jest dalej zawodnikiem WKS-u i reprezentuje barwy Polski. Ostatnio zdobył medal na Mistrzostwach Świata Wojskowych brązowy i na dzień dzisiejszy nie mam żadnej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że wystartuje. Wstęp na zawody będzie wolny, ale podczas meczów zapaśniczych warto wydać pieniądze. Będą tak zwane cegiełki, które no, kibic będzie mógł kupić sobie taką cegiełkę i każda cegiełka będzie brała udział w losowaniu na koniec meczu. A cegiełki są przeznaczone na szczytny cel, dlatego że powstała Akademia Zapasów,
powstała fundacja, która ma wspierać sport dzieci i młodzieży i wszystkie środki przeznaczone, które zostaną zarobione na meczach naszej drużyny, będą przeznaczone na sport dzieci i młodzieży. Liga ma dać zaczątek powrotu złotych czasów dla Zapasów. Sport zapaśniczy w świecie jest bardzo popularny i mam nadzieję, że... No tak, Zapasy są pokazywane przy okazji, polskie Zapasy są pokazywane przy okazji Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, jak oczywiście jest sukces. My chcemy wyjść do ludzi, do rodzin, chcemy, żeby te mecze były piknikiem, żeby ludzie się bawili, utożsamiali się z drużyną. No i chcemy spopularyzować naszą dyscyplinę i zawodników. Inauguracja ligi, przypomnijmy, już 2 listopada. Wyższa Szkoła Bankowa sezon rozpoczęła z wysokiego C. Na Pożarcie trafiła ekipa Wolves Wrocław i dosłownie została przez rywali skonsumowana. To był mecz z cyklu tych, z których zapamiętamy praktycznie tylko wynik. WSB ruszyła od razu do ataku, pierwsza bramka padła jednak dopiero w 13 minucie. Wynik spotkania otworzył Wojciech Brogowski. Nieoczekiwanie drużyna Wolves błyskawicznie odpowiedziała. W 18 minucie doskonała akcja Rafała Marca i było 1-1. Na tym emocje się skończyły, na 2-1 w 20 minucie podwyższył najlepszy piłkarz tego spotkania Damian Mikołajczyk. Kolejny gol w 27 minucie autorstwa Brogowskiego. 180 sekund później Wolves sami sobie strzelili bramkę. Finisz to popis faworyta. 2 razy Mikołajczyk, raz Brogowski i skończyło się ostatecznie bardzo okazałym zwycięstwem. Znacznie ciekawiej było w spotkaniu pierwszej grupy pierwszej ligi. Okręgowa Rada Adwokacka próbowała się postawić FC Oranie i przez długie fragmenty meczu fani futbolu amatorskiego oglądali świetny pojedynek. W 7 minucie po bramce Tomasza Musialskiego pomarańczowi prowadzili. Wyrównał w 16 Maksymilian Krej. Prowadzenie Oranie w 20 minucie dał Paweł Karolewski. Faworyt poszedł za ciosem i chciał potwierdzić klasę, zdobywając 3. gola. I się udało. Ledwie 3 minuty po golu Karolewskiego było już 3-1. Tym razem w roli głównej wystąpił Piotr Sulik. Gdy wielkimi krokami zbliżał się koniec meczu, ciekawą końcówkę zapewnił Krej, który w 36 minucie trafił po raz drugi. Rada próbowała, ale nie dała już rady doprowadzić do remisu. Takich meczów na Krajewskiego chcemy oglądać więcej i więcej. Ostatni test nie wypadł dobrze. Impel uległ w Wielczu MKS-owi Dąbrowa Górnicza. To był sprawdzian przed ostatnim, przed pierwszym meczem ligowym, także tutaj przede wszystkim skupiałyśmy się na swojej grze, na swoich błędach. Myślę, że troszkę sprawiło to, że był to ostatni tydzień tygodnia, także może troszkę poweru nam zabrakło, ale myślę, że wszystko będzie na dobrej drodze, żeby utrzymać ten wysiłek w niedzielę. Do tego spotkania powraca też trener wrocławianek. Analizowaliśmy sobie sytuację przed tym meczem. Wiele rzeczy, myślę, takich i siatkarskich, i pozasiatkarskich. Najbardziej myślę, że odstawała nasza zagrywka w przeciągu całego meczu, że mogliśmy grać bardziej agresywnie, jeśli chodzi o zagrywkę. To robiliśmy w poprzednich spotkaniach, bardziej rzucaliśmy przeciwnika od siatki. Teraz zagrywaliśmy tak, że w niektórych celach ta zagrywka wyglądała lepiej i dzięki temu wygrywaliśmy wysoko. W tych, gdzie przegraliśmy, zagrywka wyglądała gorzej, więc myślę tutaj głównie postawiłbym taką tezę, że zagrywka najbardziej decydowała. Choć teoretycznie Impel mógłby trenować w pełnym składzie, to nie trenuje. Wszystkie zawodniczki zakończyły już swoje reprezentacyjne obowiązki, ale pojawiły się kłopoty zdrowotne. Najwyższy czas, mamy też swoje problemy w drużynie, także zdrowotne, nie będę tutaj zdradzać, o co chodzi, ale mamy taki skład na razie, jaki mamy i myślę, że tutaj Andrea dołączyła do nas, miała z nami tylko jeden trening, także ten mecz był też takim trochę sprawdzianem, jak się będziemy razem czuć na przyjęciu. Także myślę, że fajnie jest, że już możemy ten tydzień cały przepracować w pełnym składzie. Nieco więcej na temat zdrowia siatkarek mówi trener. Agnieszka Konkolewska wróciła z kadry, miała uraz 5. palca u ręki i grała co prawda w turnieju w Szamotułach, ale była tam mocno tejpowana, grała z taką łuską stabilizującą ten palec i nasz lekarz, pan Krzysztof Zimmer, który ją diagnozował, stwierdził, że dalsze jej granie w takim stanie z tym palcem byłoby strasznym zagrożeniem dla jej zdrowia. W związku z tym też nawet jakby dostała w ten palec jeszcze raz gdzieś w bloku, powiedzmy sobie, to mogłaby być wykluczona na 3-4 miesiące w związku z operacją i rehabilitacją, więc stwierdziliśmy, że nie możemy takiego zagrożenia zrobić, musieliśmy ją profilaktycznie wyłączyć. No i też już to widać po tym tygodniu bez treningów czysto siatkarskich z piłką. Agnieszka czuje się lepiej, ten palec wygląda już też na mniej obrzęknięty.
bardziej jest mobilny, bardziej się prostuje, zgina, więc dochodzimy do normalnego stanu. Ciężko powiedzieć, jak ta rehabilitacja, ta przerwa będzie wyglądała czasowo. Megan Courtney z kolei naciągnęła mięśnie brzucha i też nie mamy jej na to chwilę w składzie, ale od tego tygodnia zacznie już przynajmniej przyjmować zagrywkę. Jest też po konsultacji z Torem Zimmerem, więc będziemy też ten proces obserwowali i czekali na jakieś decyzje ze strony lekarza, jak to będzie wyglądało. Krzyostrowiec, pierwszy rywal Impelu, jest pod lupą trenerów. Jeszcze analizujemy ich grę i nie jesteśmy tak do końca jeszcze przygotowani analitycznie, żeby coś powiedzieć, bo teraz spłynęły do nas jeszcze ostatnie ich mecze, więc nasz statystyk Mateusz Janik nad nimi pracuje, więc myślę, że już dzisiaj wieczorem coś będziemy więcej, jakby my jako trenerzy mogli nad tymi meczami popracować i od jutra już zacząć pracę z zespołem. Na pewno powiedziałbym tu, nie patrzyłbym na przeciwnika w ogóle, ważna jest nasza gra. Jeżeli będziemy grali to, co graliśmy do tej pory, a tak na pewno się stanie, jeśli chodzi o naszą grę, to jestem bardzo spokojny. Siatkarki nie ukrywają, że już bardzo stęskniły się za rozgrywkami ligowymi. No nie możemy się doczekać, dzisiaj już będziemy pracować taktycznie, będziemy dowiadywać się o naszych przeciwniczkach, także wszyscy mam nadzieję, że zjawią się w niedzielę i będą nam kibicować. Mecz w Orbicie inaugurujący rozgrywki w niedzielę o 17:00. Po falstarcie Ślęza sportowo odpowiedziała najlepiej jak można. Wygrała w poprzedniej serii na parkiecie wicemistrzyń Polski. Cieszę się bardzo, że udało nam się pozbierać po tej pierwszej inauguracyjnej porażce i podniosłyśmy się i zagrałyśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Jest jeszcze parę rzeczy do poprawy, jest nad czym popracować w tym tygodniu i myślę, że w sobotę czeka nas bardzo ciekawe spotkanie z Wisłą. Nie ma się co dziwić, że wrocławska ekipa po wygranej w Bydgoszczy nad Artego jest w bardzo dobrych humorach. Hura optymizm jednak tonuje twardo stąpający po ziemi Arkadiusz Rusin. Nastrój jest lepszy po zwycięstwach niż po porażkach. Porażki bardziej motywują jeszcze do pracy. Zwycięstwa pokazują te dobre strony, nad którymi dalej musimy pracować. Na pewno jest taki większy luz psychiczny w całym zespole, bo to był trudny wyjazd po tej porażce. Zwycięstwo, pracujemy dalej i teraz przed kolejnym ciężkim przeciwnikiem. Jedna z liderek Ślęzy podkreśla, że w sobotę zdecydować mogą trzy elementy. Skupienie na każdym detalu, taktyka i żelazna obrona. Te aspekty mogą spowodować, że komplet punktów pozostanie we Wrocławiu. Będzie od nas wymagał ten mecz bardzo dużo koncentracji i przede wszystkim bardzo dobrej defensywy i myślę, że nad tym popracujemy w tym tygodniu. Jeżeli będziemy nasze założenia taktyczne konsekwentnie egzekwować, to myślę, że uda nam się zawalczyć o zwycięstwo. W Ślęzie teraz nastroje dobre, a w Wiśle nieco gorzej. Ostatni mecz krakowianek zakończył się ich niespodziewaną przegraną z Lublinem. Wisła też po porażce z Lublinem z pewnością ten tydzień będzie zmotywowana do tego, żeby już żadnych wpadek w lidze nie zaliczać. Także musimy być przygotowani na bardzo trudne zawody. Wisła będzie chciała jakby zmazać tą porażkę. Ale ja mówię, my mamy cały czas swoją wytyczoną drogę, co mamy robić. Okej, no dalej ta rotacja w składzie jest jaka jest, problemy te zdrowotne dalej nas nie opuściły, ale pokazaliśmy, że w tym wąskim składzie jesteśmy w stanie powalczyć z Artego, dlatego też nastawiamy się na sobotę. Jeżeli pokażemy tą wolę walki i te wszystkie elementy, które były zdecydowanie lepsze niż z Gorzowem już w Bydgoszczy, to też powinno być dobre widowisko. Początek meczu we Wrocławiu w sobotę o 18:00. Jędra pełni obowiązki wiceprezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów i ma w swoim dorobku sukces w postaci organizacji dwóch największych imprez ciężarowych minionego czterolecia, jakimi były Mistrzostwa Świata Seniorów w 2013 i Mistrzostwa Świata Juniorów w 2015 roku. Po aferze dopingowej, po której zrezygnował z prezesury Szymon Kołecki, chce pomóc polskiej sztandze. Wiemy, w jakich warunkach Szymon zrezygnował. Było to przynajmniej dla mnie osobiście wstyd i bardzo ciężko, jeżeli mogę przeprosić. Wszystkich za to się wydarzyło, przepraszam. Ale mam nowy plan, mam nowy pomysł na to, jak wyczyścić polskie ciężary, co zrobić i w jaki sposób, żeby za 4 lata zdobywać medale i żeby nie było aż tak wielkiego wstydu. Wrocławianin nie ucieka od odpowiedzialności związanej z aferą dopingową w polskiej sztandze. W końcu jest jednym z zarządzających centralą. Dlaczego doszło do kompromitacji naszego sportu na skalę światową, na najważniejszej imprezie czterolecia? Tutaj błąd był bardzo wielki w czasie Mistrzostw Polski. Kontrola antydopingowa, nasza Polska, nie przebadała próbek, wysyłając zawodników
na igrzyska. Więc jeżeli była wpadka, powinna zostać tutaj w Polsce i na pewno by to inaczej wyglądało. Bo na pewno by nie pojechali na igrzyska w tym momencie. Podnoszenie ciężarów to dyscyplina, która ma wierne grono odbiorców. Dwie wielkie imprezy we Wrocławiu były tego dowodem. Zrobiliśmy dwie duże imprezy, Mistrzostwa Świata Seniorów w 2013, później Mistrzostwa Świata Juniorów. Trzeba wspomnieć Halę Stulecia, gdzie na duże wagi przychodziło po 3,5 tysiąca ludzi, biletów brakowało. Ja myślę, że dzisiaj potrzebujemy tak naprawdę pomocy. Pomocy ludzi takich, którzy kochają sport, kochają podnoszenie ciężarów i tutaj jest wielka rola dzisiaj odbudowania tego, zrobienia czegoś nowego, czegoś, co w Polsce wiemy, jak mamy to zrobić, no bo jednak podnoszenie ciężarów jest dyscypliną, która jest w trójce najlepszych dyscyplin, która zdobywa medale olimpijskie. Jaki jest pomysł Jędry na podnoszenie ciężarów? Nie zamierza wyjeżdżać do Warszawy, będąc nowym prezesem. To pierwsza zaskakująca informacja. Całym sztabem pracującym w Warszawie zajmie się pani sekretarz generalna. Ja bym chciał być bliżej zawodników, bliżej szkolenia. Po prostu chciałbym stworzyć jedną kadrę, która idzie razem na trening, która razem się wspiera, razem trenuje i sztab szkoleniowy, który będzie to wszystko dopilnowywał. Na pewno nie będzie żadnych ścieżek, na pewno nie przyjdzie do mnie zawodnik i nie powie mi, że on będzie trenował gdzie indziej, a za chwilę będzie chciał startować w Mistrzostwach Europy. Nie. Ja, tak jak powiedziałem w Ministerstwie Sportu, że jestem w ciężarach od 12 roku życia, i to nie zawodnik przychodzący 12-letni wie, co to jest doping. Gdzieś po drodze to wychodzi i tutaj będzie trzeba to po prostu, krótko mówiąc i kolokwialnie, wyciąć. Działania Jędry są doceniane. W lipcu podczas uroczystej gali otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich we Wrocławiu nasz wicemistrz świata i Europy w podnoszeniu ciężarów odebrał Srebrny Krzyż Zasługi RP. Za dokładnie miesiąc będzie można we Wrocławiu zobaczyć w akcji polskich piłkarzy. Reprezentacja z Robertem Lewandowskim na czele wystąpi na Stadionie Miejskim 14 listopada w towarzyskim meczu przeciwko Słowenii. 3 dni wcześniej biało-czerwoni powalczą o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Drużyna narodowa lubi nam ostatnio fundować horrory, ale do momentu, gdy będą one kończyć się happy endem, nikt chyba nie będzie miał jej tego za złe. 2 ostatnie mecze eliminacyjne to zwycięstwa w Warszawie z Danią i Armenią. Na kolejny występ reprezentacji poczekamy do 11 listopada. Tego właśnie dnia zespół Adama Nawałki wystąpi w Bukareszcie przeciwko Rumunii. Kibice we Wrocławiu będą mogli zobaczyć drużynę już 3 dni później. Będą mogli, jeśli oczywiście wystarczy biletów, bo zainteresowanie meczami kadry jest cały czas bardzo duże. Wczoraj ruszyła sprzedaż wejściówek na wrocławskie starcie ze Słowenią. Na razie bilety do 20 października będą kupować te osoby, które posiadają kartę kibica. Dzień później rozpocznie się otwarta dystrybucja. Wejściówki będzie można zamawiać za pośrednictwem portalu kupbilet.pl. By obejrzeć spotkanie na żywo, trzeba zapłacić od 50 do 90 zł. Najdroższe miejsca to te wzdłuż boiska. Kategoria druga to miejsca na łukach i za bramkami, kosztują 70 zł. Najtańsze są miejsca za bramkami, ale na najniższych rzędach trybun. Przypomnijmy, mecz Polska-Słowenia odbędzie się 14 listopada na Stadionie Wrocław. Pokażmy, że miasto i region kochają dobrą piłkę. Taką ostatnio przecież biało-czerwoni nam fundują.